Przejdźmy w takim razie do Wielkiej Soboty. To jest dzień wyciszenia, to jest dzień pustki, ale to jest także dzień, kiedy następuje święcenie pokarmów przygotowywanych na stół Wielkanocy. No Wielka Sobota to właściwie jest też taki dzień, w którym właściwie nie sprawujemy liturgii jako takiej, bo ciągle trwamy w takim, no można powiedzieć, jakby zawieszeniu po tej, po przeżyciu Wielkiego Piątku, męki Chrystusa, spojrzeniu na krzyż, oddaniu mu czci. To Wielka Sobota to jest ten czas, w którym, właściwie no to jest czas ciszy, nie? Czas, w którym trudno się odnaleźć tak naprawdę, bo to jest ten czas, kiedy Jezus jest już złożony w grobie. Dekoracje w kościele też będą o tym przypominać. W wielu kościołach figura Chrystusa otoczona kwiatami, czy jakiś obraz złożenia Chrystusa do grobu. Ale właściwie jest to czas takiego wyciszenia, skupienia. To święcenie pokarmów w pewnym sensie jakby troszkę nam może nawet zaburzać liturgię, bo to tak trochę też robi jakby hałasu, nie? Ale to jest taki piękny też zwyczaj, że już w sobotę święcimy pokarmy, które powinniśmy spożyć na śniadanie wielkanocne już po zakończeniu całej jakby no, Wigilii Paschalnej. Czas Wielkiej Soboty powinniśmy przeżywać w jak największym wyciszeniu i skupieniu, nie? Takim oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Ojcowie Kościoła mówili, że tego dnia, czy właściwie w tym czasie tego zawieszenia, Chrystus wstępuje do otchłani, tam wyprowadza pierwszych rodziców. Właśnie te największe dzieła, których dokonuje Bóg, one się dokonują zawsze w jakiejś takiej dla nas tajemnicy. Nie wiem, my używamy w liturgii słowa misterium. Ale mówiąc tak trochę może brutalnie, tę największą robotę robi za nas zawsze Jezus. Nie? I dotyczy to zarówno naszego odkupienia na krzyżu, nie? To jest największa praca Jezusa, kiedy wydaje się być zupełnie bezsilny, kiedy jest przybity do krzyża, kiedy nie może ruszyć ręką, by błogosławić, czy ruszyć nogą, by pójść do kogoś, nie? Ale tam dokonuje się nasze odkupienie. I potem, jak Jezus jest złożony do grobu, no to tak po ludzku dla nas, no to jakby nie dzieje się nic, no bo Jezus jest martwy, On naprawdę umarł, ale no właśnie ojcowie Kościoła nam mówią o tym, że właśnie wtedy Jezus wstępuje do otchłani, czyli no idzie tam, to w judaizmie jest to nazwane Szeolem, czy jakieś takie, no my zwykle sobie wyobrażamy to jako miejsce, ale chodzi o jakąś taką przestrzeń, no chyba duchową, gdzie wszyscy od Adama aż do właśnie czasów Jezusa, ci, którzy umarli, oczekują na odkupienie, na to, żeby ich stamtąd, z tej ciemności wyprowadzić do prawdziwego życia. Nie? I to właśnie Wielką Sobotę dokonuje się to dzieło jakby wyprowadzenia z tej otchłani wszystkich zmarłych. Są świadectwa, że właśnie wtedy, kiedy Jezus był złożony w grobie i potem no, w tej nocy zmartwychwstania, o poranku zmartwychwstania, że wielu wyszło z grobów, tych, których pożegnali ludzie w żałobie, że również doświadczyli tego zmartwychwstania i nie tylko Łazarza Jezus przed swoją męką jeszcze wskrzesił, ale Pismo Święte mówi nam, że także innych wyprowadził dosłownie z grobu. Ale my, patrząc z wiarą na to, co Jezus dokonuje, to wiemy, że Jezus odkupił wszystkich ludzi. I to jest ta tajemnica. Przejdźmy jeszcze na chwilę do tego tematu święcenia pokarmów, bo on jest pewnie najbardziej atrakcyjny dla młodszych uczestników
liturgii, temu towarzyszą przygotowania, koszyczek do święcenia, jest specjalnie, no, jest wtedy, można powiedzieć, w centrum uwagi. Do tego koszyczka wkładane są określone pokarmy, czy też części tych pokarmów. Jakie to ma znaczenie symboliczne? Czy warto przypisywać tym rzeczom, które wkładamy do koszyka, określoną symbolikę? Tak, oczywiście. Myślę, że to jest takie wydarzenie radosne nie tylko dla najmłodszych, bo już same zapachy tych różnych potraw, które znajdują się w koszyczku ze święconką, one no, nam wszystkim już tak zapowiadają to, co będziemy uroczyście ogłaszać w niedzielę Zmartwychwstania. Oczywiście no, zawsze w tym koszyczku powinno się znajdować jajko czy jajka. To jest taki właśnie no, symbol, znak ukrytego życia. Tak jak Jezus jest w grobie, wydawałoby się, że już no, nic go nie obudzi, że powinien tam pozostać, to podobnie jajko no, wydaje się tak na zewnątrz, ma skorupę, wydaje się martwe, a jak położymy je pod kurką, no to po 21 dniach wykluje się w kurczaczek. I to jest dlatego stało się ono symbolem życia, symbolem zmartwychwstania, bo w jajku jest to ukryte życie. Tak jak Chrystus, który był złożony w grobie wykutym w skale, no, przełamał te skały i zmartwychwstał. W koszyczku też znajdują się wędliny. Zwykle też jest figurka baranka, czasami z cukru wykonana albo z ciasta, ale to jest znak tego baranka paschalnego, którym jest Chrystus. Ten baranek no, w dziejach judaizmu się pojawia często właśnie, no, ten najważniejszy. Nawet jeszcze wcześniej, przed wyjściem z Egiptu, też ofiara Abrahama, też zamiast Izaaka składa w ofierze baranka. Potem w Egipcie właśnie jest już składany ten baranek, którym kropią drzwi domów, niektóre ocala właśnie życie tych, którzy ten znak wykonują. Wracając do święconki, też, no to są te najważniejsze znaki, to jest właśnie ten baranek i jajko. Wędliny, one symbolizują też baranka. No, zwykle też tam jest też jakieś ciasto świąteczne, nie, takie. To jest taki znak, który pozwala nam, który przypomina nam, że właśnie liturgia to nie tylko sprawa Kościoła i mszy świętej, ale to jest celebracja właśnie tego wszystkiego, świętowanie w naszych domach. I to tak ładnie łączy właśnie jakby no te dosłownie liturgię kościelną z celebracjami w naszych domach. My troszkę chyba gdzieś zapomnieliśmy. W wielu domach o tym się może tak mało pamięta, że spotkanie przy świątecznym posiłku czy przy niedzielnym obiedzie to powinna być celebracja. Nie? Powinniśmy dbać o to, żeby no właśnie na święta szczególnie zadbać o piękny stół, o jakieś świąteczne potrawy. Dzisiaj może mniej widać jakieś świąteczne ubrania, bo na co dzień mamy raczej takie dość luksusowe życie, patrząc na to, co było kiedyś. Kiedyś to było bardzo widoczne, że nie wiem, to było ubranie kościelne, zupełnie inne, które zakładały się tylko na niedzielę, a inne na co dzień. A my teraz tak mamy właściwie świąteczne ubrania na co dzień i dlatego to troszkę nam się zatraca. Ale warto byłoby tak świadomie w rodzinach celebrować te nasze spotkania, nasze posiłki, bo to jest okazja do tego, żeby te najważniejsze jakieś tajemnice naszego życia łączyć właśnie z tym, co celebrujemy w kościele. Nie, to koszyczek i świąteczne potrawy tam umieszczone, one nam o tym przypominają. Czyli takie trochę przeniesienie liturgii do domu i można powiedzieć uczestnictwo już przy świątecznym
stole w tym wszystkim, w tych wszystkich wydarzeniach i treściach, o których tutaj rozmawiamy. Natomiast zgodnie z tym, co ksiądz powiedział, zgodnie z tą żydowską rachubą czasu liczoną od zmierzchu dnia, wieczór wielkosobotni rozpoczyna już obchody Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, Niedzieli Wielkanocnej. No i rozpoczynamy o zachodzie słońca tę najważniejszą mszę w roku liturgicznym. No tak, bo powiedziałem, że w sobotę właściwie też nie mamy liturgii, ale no przecież wieczorem jest Wigilia Paschalna, tylko że właśnie ona już jest świętowaniem Dnia Zmartwychwstania. I to jest właśnie kulminacja całej liturgii całego roku. Tak jak, no tak jak niedziela jest takim no, świętem w tygodniu, tak w ciągu całego roku ta najważniejsza msza święta to jest właśnie Wielką Sobotę wieczorem. Ona powinna się rozpocząć już po zapadnięciu zmroku, bo ta liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia. W normalnych warunkach, gdyby nie było pandemii, no to byśmy zrobili uroczyste zgromadzenie wielkie gdzieś na placu przed kościołem, ogromne ognisko, żeby ten ogień było widać. No w tym roku pewnie podobnie jak w ubiegłym będzie to jakieś może skromna pochodnia, może jakieś maleńkie ognisko w gronie tylko służby liturgicznej. Ale wszystkie te znaki będą oczywiście celebrowane niejako przez naszych przedstawicieli, nie? Tak to będziemy przeżywać w tym roku też. Ale to jest najważniejsza liturgia i najpiękniejsza i tam jest, ona też musi trwać, zwykle trwa, nie wiem, 2-3 godziny, zależy jak tam uroczyście to przygotujemy. Po poświęceniu ognia jest zapalenie paschału, czyli tej świecy symbolizującej Chrystusa, właśnie jego naukę, żywego Chrystusa, ten płomień, o tym nam mówi, wnosimy uroczyście do kościoła i tam jest śpiewany exultet, takie wielkie uwielbienie Pana Boga. Tego dnia czytamy bardzo obszerne czytania z całego i Starego Testamentu i z Nowego. Może być tych czytań aż 9, 7 ze Starego Testamentu, 2 z Nowego. I one przypominają wszystkie te najważniejsze wydarzenia, począwszy od stworzenia świata, aż po właśnie zbawienie, którego Jezus dokonał. To jest no jedna z najpiękniejszych i najbardziej uroczystych liturgii. To na tej liturgii jest miejsce też na przeżywanie celebracji Chrztu Świętego. Jak są dorosłe osoby przygotowane do tego, to wtedy się udziela im chrztu. I to już jest celebracja no, Zmartwychwstania Pańskiego, bo właściwie ta liturgia kończy się procesją rezurekcyjną. W naszej polskiej tradycji ta procesja rezurekcyjna zwykle była przesuwana na rano, ale to było związane chyba z okresem zaborów i godziną policyjną, nie? Że nie można było w nocy tam się gromadzić. I stąd też nawet do dzisiaj w wielu kościołach jeszcze za widoku jest sprawowana ta liturgia. Ale no, już tak nie powinno być, bo już no, zabory dawno minęły. I ta liturgia Wigilii Paschalnej, czyli czuwania paschalnego, ona mogłaby się zakończyć od razu procesją rezurekcyjną, tym ogłoszeniem wszystkim, całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał. W niedzielę to no, no, celebrujemy, jakby kontynuujemy, ogłaszamy tę radość na każdej mszy świętej. Symbolem widzialnym, można powiedzieć, czy rekwizytem widzialnym jest figura zmartwychwstałego Chrystusa i ona się pojawia, prawda, już w momencie... Tak. Jak w kościele dekoracje właśnie grobu pańskiego, ta figura Chrystusa no, złożonego w grobie, ona wtedy była wynoszona, chowana, a jakby w jej miejsce, czy no, obok tego miejsca jest wystawiany Chrystus zmartwychwstały, właśnie z laską, z chorągiewką właśnie, bo no, to jest taki znak tego
o triumfu, zwycięstwa, najważniejszego zwycięstwa, którego Jezus za nas dokonał, a w które my się włączamy poprzez właśnie swoją komunię z Nim. I to daje nam nadzieję na to, że jakiekolwiek przeciwności, które przyjdą w naszym życiu, to z Nim no, są dla nas mniej ważne. Chrystus wszystko pokona. Bo to jest też liturgia, w której celebrujemy Chrzest Święty. Gdy nie ma dorosłych osób do chrztu, to dla nas jest to okazją do tego, żeby odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne, które za nas, czy jakby w naszym imieniu składali nasi rodzice, chrzestni, rodzina, że doprowadzą nas do pełni wiary. My mogliśmy sobie do tego wszystkiego się przygotować poprzez te 40 dni Wielkiego Postu, a w czasie tej właśnie liturgii też przypominamy sobie swój własny chrzest, no bo to właśnie w momencie chrztu zostaliśmy po raz pierwszy jakby wszczepieni, włączeni do jedności z Chrystusem, nie? Obmyci z wszelkiego, no ze wszystkich grzechów, no z grzechu pierworodnego. Chrzest jest dla nas tą jedną z też z największych tajemnic i takich najbardziej radosnych wydarzeń w naszym życiu, bo od momentu chrztu my no, swoje życie przeżywamy w jedności z Jezusem, nie? I tę jedność ciągle odnawiamy, gdy ją stracimy poprzez jakiś grzech, to możemy powrócić do Jezusa dzięki też sakramentowi pokuty, pojednania, który Jezus ustanowił. Się zmienia w zależności od tego, jak postępuje liturgia, jak postępuje...